dzisiaj może wjedziemy do Manitoby, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, może dzisiaj wjedziemy do Manitoby. Albo będziemy, będziemy przynajmniej pod Manitobą. Parówka się ogrzewa. Nie, no dobrze się ma. Dobrze się chyba ma, co? No. Patrzcie. Patrzcie. Co tam, dobrze się zdychał, mamy? Rozciągnięta parówka na maksa. Nogi powykrzywiane. Jezu. Tato się ma dobrze u mamy. No a my dalej ciśniemy w deszczu. Koła się kręcą. Patrzcie te nożki. Joj, wodniczki damy, dobra? Troszkę głośno jest. Deszcz ostro pada. Co? Wszędzie klimat. Aha. Mirka mi powiedziała, żebym nie trzęsł, ok? Czekaj, dobry dos. No, troszkę spragnienie przyszło. No, a my tutaj co? Kółka się kręcą, kilometry się muszą robić. Dolary muszą wpadać. Jak kółka się nie kręcą, dolary nie wpadają. Prosta sytuacja. Towar jest, jest. Trzyma się jeszcze. Jeszcze ma dużo do pokonania. Jeszcze 2000 ponad kilometrów. Pierwszy i drugi dowóz, drugi i trzeci rozładunek, ponad 2500 pierwszy i 3500 jeszcze trzeci rozładunek, drugi i trzeci. Także no, kółka się jeszcze muszą pokręcić. Walmart. Walmart przy drodze, także. No tutaj są już takie miasteczka, że droga idzie tak od razu, wiecie, wszystko jest przy drodze. Także łatwo gdzieś podbić, kupić coś, nie ma problemu. Także jak widać, rzeki zamrożone cały czas, rzeki, jeziora, zobaczcie, jakie tam do lodu. Czym dalej na zachód, tym więcej na północ, tym więcej śniegu tutaj. Jeszcze dwa dni temu, 19 stopni. No, dwa dni temu 19 stopni było, tak? Tam, to pięknie. No, w Quebec, tak? To było w Quebec. Hej, hej, Montreal. A tu? Tutaj zima się nie poddaje. Internet słabo. No, zatrzymaliśmy się tutaj w takim miejscu po lewej stronie. Mirka bawi się tutaj z kurczakami. Robim chicken wrap. A włączyłaś teraz akurat gaz? Chicken wrapa robimy. Chicken wrapa, ja pierdolę, zobaczcie, ale będzie żarło. Ale będzie żarło. Miley zjadła swoje, ale tutaj oczywiście miauczy. Bo to jest taki piesokotek. Także ona sobie pomiałczy. Tak, że coś jej tutaj nie pasuje, że ona tutaj jest ten, ona też chce być. Mam takie małe tutaj w rapie, to nie wiem jak to zabawi. Jak tam chickeny, żeby to ładnie rozdzielić te chickeny, nie? No, także się nażremy ładnie, nie mogę się doczekać. No, tutaj jest Miley, takie ona tutaj się załatwia, bo ona na zewnątrz, po prostu czasem na zewnątrz, jak wyjdziemy, to się tam też załatwi, ale zazwyczaj się na takie potty pads załatwi. Jeszcze tu nam trip jest na panwicu na koniec, wiesz. Aha, super, ja pierdolę. Ale fajnie. Troszkę dymu się nazbiera, bo to oczywiście to musi być grillowany chicken. Jak żeby inaczej. Ja tutaj
W międzyczasie, jak Mirka tutaj przygotuje jedzenie, to ja tutaj przygotowuję filmik kolejny. Także tak. Dość wieje i głośno jest, jak ciężarówki przyjadą. My jesteśmy jednak dość blisko trasy. No i tyle, no. Spokojnie, jeszcze na dzisiaj zostało 3-4 godziny jazdy. Także nie tak dużo. Idzie jak bułka z masłem. O, Volvo nowe jedzie. Z niższym dachem. Rury wiezie. Zjedła Miley, no. Co tak miałczysz? Ona jest nauczona, słuchajcie, ona jest nauczona, że nie może szczekać. Także ona jakby, jak coś jakby potrzebuje albo coś jej nie pasuje, to ona najpierw tak bardzo mało miałczy, cicho i podnosi dźwięk, aż w końcu coś z tym zrobimy. Miley jadła, załatwiła się, no co tam? Wszystko ma, ona chce teraz... Ona chce być na górze tam przy mamie. Ona chce. Ona prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że ona chce być tutaj na górze i patrzeć, co tu się przygotowuje. Ona chce być. Tak, ona chce być częścią tej akcji tutaj. Słuchaj, ketchup ty jasno nie dawała. Ketchup i majonez, nie? Ja chyba majonez dała, a ciebie dam ketchup. Hej. Jeszcze mayo, jeszcze wiatr mayo. Tak? Hej. Tak. O, to nie mam rada. Napierniczyć trzeba wszystkiego. Dobra. Jo, ja to nie mam rada. Ale będzie żarcie. Taki drapik. Zawołanie. Z drugiej strony powinien być wyjazd. No
ale właśnie jest zasypany. No, nie dbają o te rezerwy niestety. Stay tam. No, idę sprawdzić, jak tam wszystko wygląda. Ta paczka posunęła się do tyłu akurat. Ona była bardziej w przodzie, łatwo zauważyć po tych pasach, chyba. Ale to nie szkodzi. Te pasy, widzicie, troszkę się, są po ukosie. Także te zostały w miejscu, a ten się troszkę posunął. Ale to nie szkodzi, towar się będzie ruszał tam i do przodu. Ważne, żeby nie za bardzo, żeby nie uciekał, nie? Także no. To tutaj się nic nie zmienia. Pasy, jak patrzę, są ok. Ten jest stary pas. Ale nie ma jakichś problemów z tymi pasami. Ta paczka lekko uciekła do przodu, widzicie? To było gdzieś chyba tutaj. Ale za daleko nie ucieknie, bo tutaj się trzyma. Trzyma się wszystko tutaj, także ona się opiera na tym. No, bynajmniej będę miał oko. Jakby się coś działo, to mogę wszystko otworzyć i przesunąć pas tutaj też. Ale na razie nie powinno być problemów. Wiem, że ta paczka tutaj ucieka troszkę do przodu, czy już nie? Nie, dobra. Bo ona była nałożona tutaj na to, jak zaczynałem. Ona leżała na tym, także ona... Wiem, że od razu na początku, jak tylko żeśmy wyjechali, ona posunęła się troszkę do przodu. To nie ma sensu napinać tych pasów super, super ciasno, ponieważ wgniecie już tą paczkę. To już tutaj ważne, żeby to się trzymało. Dobra, spoko, no. Pasy nie są uszkodzone. O, widzicie tam? Lekko wjechało. Drzazga jakby się wysunęła do góry. Może tak. No dobra, wszystko jest ok. Nie ma problemów, pasy nie są uszkodzone.
paczki troszkę się ruszają do przodu, do tyłu. O, zobaczcie, zobaczcie jak te się tutaj wgniotły prosto w paczkę. Na szczęście ta paczka nie pęka, także gdyby były troszkę inaczej robione, to takie wgniecenie by połamało całą paczkę. Ale z tego co widzę, jest paczka w środku i na zewnątrz ona jeszcze ma właśnie takie deski. Także okej. No, tak moje łańcuchy wyglądają, okej, nie ma problemów, nic nie ucieka. Super, no, okej. Nie, źle, już daleko nie zostało. Jakieś 1500 km do pierwszego rozładunku i 2500 do drugiego i trzeciego rozładunku. No spoko. Mirka przygotowuje nam takie śniadanie jakby. I za jakieś 2,5 godziny idziemy się wykąpać. No co tam? No jak tam? No co? Szofer nowy. Jejejej, szofer nowy? Co tu Majlie? Nie chcesz troszkę kierownicą pokręcić? Spaghetti tutaj zrobione. Zobaczcie ile sosu, wow. To jest fasola, bekon, cebula, czosnek. Czosnek, sos pomidorowy taki. Znaczy pomidory i grzyby, nie? Miley, jak dobre? Jeżeli byś chciała. No, jesteśmy na pilocie. Także my zjemy i spadamy dalej. Jeszcze tylko wpadniemy do Canadian Tire.
tak nisko. Dużo zostało zjedzone. Bobry podjadły chyba. Śpi u mnie. Czasem się przebudzi, pozerka co się dzieje nowego i... Zwróciłem uwagę, tutaj w Saskatchew jest bardzo dużo podwójnych jeździ. Bardzo dużo. Na parkingach szczególnie widać bardzo dużo podwójnych. Tutaj są takie jakby dwa jeziora, ale super slane, słone. Zobaczcie ile soli jest w ogóle. Białe całe w ogóle brzeg. To musi być super słone. Nieźle. Zapałem niżej ten hak, tylko że z drugiej strony. On wcześniej był tak, a chciałem przesunąć trochę pasy na nowe miejsce, żeby się nie przetarły za szybko. I ja zostawiłem to tak. No, to żarcie usmażone. No, to tutaj taką rezerę żeśmy znaleźli. Niby nie ma overnight parking, ale myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzać tutaj.